Żegluga Ostrucko-Elbląska, której podlega również komunikacja miejska, wprowadziła zmianę w rozkładzie jazdy. Od 15 maja autobusy linii nr 9 jeżdżą nową trasą. Od przystanku mieszczącego się przy Urzędzie Pracy autobusy skręcają w ulicę 3 maja. To jest odpowiedź na zapytania i problemy mieszkańców, to po pierwsze. Po drugie, chcieliśmy też kompleks rekreacyjno-sportowy przybliżyć troszeczkę do miasta i oczywiście plażę miejską, i stąd decyzja, żeby autobus linii nr 9 za mostem skręcał w lewo w ulicę 3 Maja, potem Parkową i Partyzantów i tak samo wraca. Droga powrotna przebiega tak samo, reszta drogi pozostała bez zmian. Jedni z nowej trasy i przystanków się cieszą, inni ubolewają nad zmianą rozkładu. Mieszkańcy Ostródy i okolic mają do swojej dyspozycji 12 linii autobusów. Od lutego wprowadzony jest nowy cennik za bilety. Możliwość zakupu biletu tygodniowego wśród ostrudzian cieszy się sporym zainteresowaniem. Spółka na komunikacji miejskiej nie zarabia. Komunikacja publiczna to przestrzeń taka, publiczna skierowana do mieszkańców. Gdyby miała zarabiać na siebie i byśmy taką komercyjną usługą, to mieszkańców po prostu nie byłoby stać na to. W związku z tym połowa funkcjonowania komunikacji publicznej to są bilety, które są sprzedawane, a druga połowa to jest pokrywana z budżetu miasta Ostróda. Oferta komunikacji miejskiej powinna być dostosowana do potrzeb społeczeństwa. W Urzędzie Miasta przygotowany jest projekt przebudowy całej infrastruktury publicznego transportu zbiorowego. W tej chwili trwają prace. Jest pomysł na to, żeby było trochę mniej linii, a większa częstotliwość odjazdu autobusu z poszczególnych przystanków. Jest to w fazie projektu, w związku z tym trudno jeszcze tutaj przesądzać, kiedy to nastąpi. Żegluga Ostrucko-Elbląska chciałaby zmiany wprowadzić w okresie wakacji. W lipcu i w sierpniu do szkół nie dojeżdżają uczniowie. Dlatego wakacyjne miesiące to dobry okres do wprowadzenia nowego rozkładu. O tym, czy planowane zmiany wejdą w życie, będziemy Państwa informować na bieżąco.